Minęła 19.30. Na Kompas Talk zaprasza Tomasz Słodki. Witam Państwa, jest czwartek, 7 marca 2013 roku. Dziś porozmawiamy o Azerbejdżanie. Stolicą jest Baku, liczba ludności ponad 9 milionów. Państwo w Azji nad Morzem Kaspijskim graniczy z Rosją, Gruzją, Armenią, Iranem i Turcją. Oglądacie Kompas Talk. Jak to jest mieć sąsiadów, u których nie zawsze jest spokojnie i prezydenta, który rządzi już trzecią kadencję? Czy dzięki ropie lepiej żyje się w tym kraju? Zapraszam na Kompas Talk na żywo w internecie. Kompas.org.pl. A moim gościem jest dziś Agnieszka Siejka. Witaj, Agnieszko. Witaj. To zacznijmy od aspektów polskich w Azerbejdżanie. Sama podróż do Azerbejdżanu jest o tyle niezwykła, że pierwsze co robimy, to spotykamy tak naprawdę polskich architektów, naleciałości polskiej kultury. Każdy z nas gdzieś tam w liceum, jak nie czytał, to na pewno przewinął w swoich rękach książkę Ludzie bezdomni i Żeromskiego, który nawiązywał właśnie do szklanych domów, do Baku. W momencie, kiedy w Baku została odkryta ropa naftowa, Polacy brali tam czynny udział w budowie tego przemysłu naftowego, w budowie samego Baku jako miasta. Jak Ci się podobało w Azerbejdżanie? To jest jedno z moich ulubionych miejsc na świecie. To jest kraj, do którego na pewno chciałabym wrócić. Pomimo tego, że już tam byłam, widziałam, że ten kraj jest bardzo dynamiczny, także mam świadomość, że to, co widziałam kilka lat temu, będzie na pewno zdecydowanie innym miejscem, jeżeli tam pojadę za 2 czy 3 lata. Główna religia to islam? Tak, 98% to jest islam, około 2% to jest chrześcijaństwo. Jakie podejście jest do ludzi z zachodu? Bardzo przyjemne. W Azerbejdżanie jest bardzo mało turystów, w związku z tym często byliśmy traktowani jako ludzie z pomocy humanitarnej, z Czerwonego Krzyża. Większość ludzi reagowała na nas bardzo pozytywnie, jak słyszała, że jesteśmy turystami. Jak dostać się do Azerbejdżanu? Nie ma najmniejszego problemu. Samolotem albo przez Turcję, albo przez Rygę. Ja akurat leciałam Air Baltic do Baku z przesiadką w Rydze. A w samym Azerbejdżanie trudno jest przemieszczać się między miastami? Bez najmniejszego problemu. Komunikacja jest bardzo dobrze rozwinięta. To nie są tylko autobusy kursowe, ale również marszutki, transport zbiorowy. W te mniej dostępne miejsca są taksówki relatywnie tanie, w związku z tym można sobie pozwolić na to, żeby wynająć taksówkę, podjechać ją do konkretnego miejsca, do konkretnego zabytku czy jakiegoś pomnika, obejrzeć i wrócić. Miałam taką historię, że taksówkarz nas zawiózł. Czekał na nas, aż zobaczymy to, co chcieliśmy zobaczyć i za naprawdę niewielkie pieniądze zabrał nas z powrotem do centrum, do Baku. Choć drogi są nie najlepszej jakości. To zależy, bo Baku, w ogóle Azerbejdżan jest miejscem bardzo dynamicznie rozbudowującym się. Zarówno budynki mieszkalne, instytucje, jak i drogi. Także część dróg faktycznie jest w kiepskim stanie, ale bardzo duża część jest już dobrą infrastrukturą, dobre drogi są dobre. No dobrze, lądujemy w Azerbejdżanie i co? No i przykuwa nas Baku. Dla mnie niezwykłe było to, że tam są białe i czarne samochody. Na pytanie Azerbejdżanina, którego tam poznaliśmy, mówię: Elgin, ale czemu u Was są tylko białe i czarne samochody? On stwierdził, że to jest niemożliwe. Po czym mówię: słuchaj, Ty przyjechałeś na lotnisko po nas czarnym Mercedesem, potem miałeś czarnego Opla, a Twoja mama przyjechała białą Toyotą. I on stwierdził, że no w sumie faktycznie. Czyli to jest Baku, gdzie mamy cywilizację, gdzie mamy XXI wiek. I zdjęcia w tym momencie. Góry Azerbejdżanu, Kaukaz, to jest takie boczne pasmo Kaukazu, tak zwany Kaukaz Wielki, najwyższy szczyt ponad 3000 metrów. No nie udało mi się niestety na ten szczyt wejść ze względu na kiepskie warunki pogodowe, ale góry polecam. Tutaj mamy z kolei miejscowość Kisz, świątynia Albanów kaukaskich, wymarłych już niestety Szeki, pałac Hanów Szekijskich, cały pałac z drewna, wszystkie komnaty malowane. I z kolei znowu Baku, Muzeum Literatury i Główna Biblioteka i niezwykłe miejsce w Azerbejdżanie, wulkany błotne. I o nich za chwilę. Oglądacie Kompas Talk. Na żywo w internecie na kompas.org.pl, w studiu Agnieszka Siejka. No właśnie, powiedziałaś o Baku, powiedziałaś o błocie.
No wulkanach błotnych. O wulkanach błotnych. Jak to wygląda? To jest tak, że nie wiem, że widzimy takie bańki, które się nagrywają. Tak, to jest jakieś 40 km od Baku na południe trzeba wjechać, właśnie tymi taksówkami powszechnie dostępnymi. I tam taksówkarz zawozi na miejsce, można się po prostu przejść, przespacerować. To jest taka wielka połać, gdzie wchodzisz po wulkanach, są mniejsze, większe takie małe guzki, wzgórki, góreczki, gdzie po prostu błoto pracuje, widać jak ten proces wydobywania się gazu, wydobywania się tego powietrza przyciskanego przez różne warstwy gleby postępuje, jak to pracuje, jak cała ta ziemia pracuje, gdzieś tam są i małe, i duże. Widać cały czas, że akcja się toczy. Na Twoich zdjęciach widzieliśmy góry. Ty góry kochasz bardzo. Jak czułaś się w górach Azerbejdżanu? W górach zawsze się czuję cudownie. W górach Azerbejdżanu było też o tyle przyjemnie, że nie poruszamy się tam z mapą, nie poruszamy się tam z GPS-em, ponieważ nie ma GPS-ów. Mhm. Nawigacja jest na pasterzy, pytamy pasterza dokąd iść, on pokazuje, że tutaj, za tym kamieniem skręć w prawo, skręć w lewo, a taką ścieżką, a tamtą ścieżką, także nie ma najmniejszego problemu z poruszaniem się po tych górach. Azerbejdżan to ropa i gaz. Zdecydowanie. To jest potęga Azerbejdżanu. I z tego Azerbejdżan całkiem nieźle funkcjonuje, a mieszkańcy jak odnajdują się tam właśnie? Żyje im się dobrze? Zasadniczo myślę, że wszędzie ludziom się żyje dobrze. W Azerbejdżanie Baku jest takim miastem wiodącym. Tam faktycznie widać tą ropę, widać ten gaz, widać to bogactwo. Wystarczy wyjechać nieco na prowincję i to już wygląda trochę gorzej. Okej, okay. To teraz tak. Upał? Jest? Oczywiście. W Baku na głównym placu jest termometr, który wskazuje taki państwowy odczyt temperatury. I gdzieś doczytałam, że jeżeli temperatura przekracza 40 stopni, to należy się dzień wolny od pracy. I podobno legenda mówi, że nigdy na tym termometrze nie było 40 stopni. W co nie było. Mhm. W co śmiem wątpić, bo my byliśmy gdzieś pod koniec września i było 26 stopni o 21. Czyli rozumiem, że w południe musiało być trochę cieplej. Zdecydowanie cieplej. Agnieszka Siejka, cały czas w naszym programie oglądacie Kompas Talk. Proponuję, żebyśmy teraz rzucili znów okiem na Twoje zdjęcia. Samochody robiły na nas niesamowite wrażenie. To, o czym wspomniałam, w Baku one były niesamowite, czarne, białe i niezwykle drogie. Na prowincji, tak jak już Państwo tutaj widzicie, niekoniecznie dobre ludzie, niezwykle serdeczni, bardzo przyjaźni, zwracający się do nas, prowadzący, pomagający w każdej chwili. No i to jest pasterz, który był naszym drogowskazem w górach. Baku jest miastem raczej nowoczesnym, ale tu jest wieża dziewicza, z którą związana jest legenda, wieża z XII wieku. Oglądamy Kompas Talk cały czas na żywo w internecie. System stara się naśladować demokrację? Zasadniczo tak. Oczywiście są wybory prezydenckie, co prawda syn dziedziczy władzę po ojcu, ale zasadniczo tak, jest to demokracja. No właśnie, prezydent odziedziczył władzę po ojcu, a ludzie czują się tam wolni? Tak, myślę, że no co mają mówić turyście, którzy nie wiadomo skąd pochodzi. Rozmawiamy w jakim języku w Azerbejdżanie? Generalnie w rosyjskim nie ma najmniejszego problemu, no chyba, że się zna azerbejdżański. Jeżeli wyjeżdżamy gdzieś do większego miasta, to bez problemu język angielski. No dobrze, to teraz o Twoim ulubionym temacie, kuchnia. Co możemy zjeść w Azerbejdżanie? W Azerbejdżanie głównie baraninę. Baranina przyrządzana jest na wiele sposobów. Pieczona, smażona, gotowana. Z baraniną nie ma najmniejszego problemu. Do tego piwo bardzo dobre, pomimo że to jest kraj muzułmański i alkohol jest tam jednak bardzo dostępny. Są to lata naleciałości Związku Radzieckiego. Dużo warzyw, dużo owoców, fantastycznych owoców, bardzo smacznych. No i myślę, że tyle. Sery i przetwory takie mleczne również są bardzo smaczne. Wegetariańskie potrawy znajdę w menu? Być może tak, sama jestem mięsożercą w związku z tym. Nie poszukiwałam. Nie poszukiwałam. Aczkolwiek po kilkunastu dniach spożywania baraniny to jest jednak uciążliwe. To teraz porozmawiajmy o tym, co możemy tam zobaczyć. Płonące skały? Płonące skały, wulkany błotne, rezerwat petroglifów,
góry. To wszystko znajdziemy w Azerbejdżanie. Są to miejsca niezwykłe, pleże, płonące skały. Znajdują się tam w tych miejscach, gdzie są pokłady gazu ziemnego. Czyli jak to wygląda? To jest coś, co się tak naprawdę ogląda w nocy, ponieważ no to robi największe wrażenie. W ciągu dnia ten ogień, który się tli na skałach, nie robi wrażenia. Ja miałam okazję zobaczyć to w nocy. To są po prostu, proszę sobie wyobrazić, 1000 milionów kuchenek gazowych, które się świecą na skałach. Jest restauracja, gdzie można zjeść posiłek, gdzie można po prostu sobie z bliska popatrzeć. Podejście do takich skał na, nie wiem, odległość 2-3 metrów jest praktycznie niemożliwe. Taka temperatura jest tam wytworzona. Miejsce, które oglądałam, zaczęło się palić w 1954 roku. Góral szedł ze swoim stadem owiec, zapruszył ogień, no i po prostu zapaliła się cała powierzchnia. Kolejne miejsce, o którym też już wspomniałam, to są te wulkany błotne. Rezerwat petroglifów Kobustan jest również ciekawy. Są to malunki naskalne datowane na 30-40 tysięcy lat wstecz. Miejsce to znajdowało się nad brzegiem Morza Kaspijskiego. W tym momencie Morze Kaspijskie jest cofnięte o jakieś 2 km od rezerwatu. Tam mamy takie miejsca, gdzie możemy wyróżnić bytowanie różnych plemion i łowców, i rybaków, i zbieraczy. No bardzo, bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Te płonące skały, to jak tak rzucamy na nie okiem, to one są, no nie wiem, ogromne, wielkie i to po prostu mamy przez całą panoramę. Taki płonący widok, czy to jest tak, że no to jest tylko takie tam 10-12 metrów, akurat to, no ja mogę tylko powiedzieć o tym, co ja widziałam, a takich miejsc chyba jest około 12 w samym Azerbejdżanie. Ja widziałam tylko jedno, to była taka odległość jakichś 12, może 15 metrów na szerokość, kilka, może 2-3 metry na wysokość, no i oczywiście płomień, który gdzieś tam też daje jakąś odległość i poza tym kilka takich drobniejszych miejsc. Wrażenie niesamowite. Niesamowite. Oglądamy Kompas Talk na żywo w internecie, zapraszamy na portal Kompas, tam mogą Państwo wrzucić zdjęcia ze swoich podróży oraz napisać o tym, co ciekawego widzieli Państwo na świecie. Kompas.org.pl. Wracamy do naszej rozmowy, Agnieszka Siejka cały czas w studiu. Ile pieniędzy potrzebujemy na taką wyprawę? Azerbejdżan jest dość drogim krajem, co mnie zaskoczyło, bo źle odczytałam przelicznik dolara i pierwsze 3 dni spowodowały, że wydaliśmy de facto połowę gotówki przygotowanej na nasz wyjazd. Potem na szczęście był wyjazd w góry prawie tygodniowy, w związku z tym w górach wiadomo, jeżeli tylko to, co masz ze sobą, a że spotkaliśmy na naszej drodze bardzo sympatycznych i przyjaznych ludzi, to dostaliśmy też mnóstwo prowiantu od nich i no trzeba się uzbroić jednak w trochę gotówki, pomimo tego, że to jest kraj gdzieś tam na końcu świata z perspektywy polskiej, to jednak trzeba mieć trochę pieniędzy. Czy ile taki wyjazd będzie nas kosztował? Ponad 3000, myślę, taki 3-tygodniowy wyjazd. 3 tygodnie. I to już też z noclegiem, z jedzeniem? Tak, zakładając, że połowa noclegów jest w górach w namiocie, to tak. Zakładając, że chcemy obaj obejrzeć tylko Baku, no to wiadomo, ten koszt jest mniejszy. W mniejszych miejscowościach oczywiście ceny też są dużo mniejsze. Chociaż zaskoczyło mnie to, że w takiej miejscowości Hinalich, to jest miejscowość odcięta od głównych traktów komunikacyjnych, gdzie przez ponad 1500 lat była izolowana, tam się wytworzyła religia, język, cała struktura wioski też jest bardzo znamienna dla tego rejonu. Pan nam powiedział za nocleg $100. We wsi na końcu świata de facto, także trzeba było tam mocno pertraktować, mocno się starać o to, żeby jednak z tej ceny zejść. Trzeba być nieźle odważną kobietą, żeby spać w górach w obcym kraju, w namiocie. Nie, ale dlaczego? Złe przygody mogą się zdarzyć również w polskich górach, to nie ma reguły, że tam się coś może wydarzyć. Polecasz Azerbejdżan? Oczywiście, to jest, tak jak wspomniałam, jedno z moich ulubionych miejsc i na pewno polecam. Najbliższe Twoje wyprawy? Gdzie planujesz wyjechać? No najbliższa wyprawa to jest na Ukrainę. I to tyle na razie. A potem jest jeszcze kilka w planie, ale to może o tym innym razem. To jak najwięcej przygód. Mam nadzieję, że jeszcze niebawem odwiedzisz nasze studio i opowiesz o kolejnych krajach. Może o Maroku porozmawiamy już niebawem. Dziękuję bardzo, Agnieszka Siejka. Jeszcze płyta Skokami ku wolności 2. Jedynkę dostałaś ostatnio, dwójka dziękuję dzisiaj. Bardzo. Teraz będziesz miała cały komplet muzyki reggae dziękuję ze sobą. Dziękuję raz jeszcze za spotkanie. Zapraszam na kompas.org.pl. Zapraszam do wrzucania zdjęć ze swoich podróży, do opisywania ich. Proszę pamiętać, że na Kompasie można stworzyć
własną gazetę, dodając właśnie zdjęcia i je opisując. To tyle na dziś. Do zobaczenia. Dziękuję za spotkanie.